Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Ja mam na imię Wojtek i nauczę cię programować w języku C#. Dzisiaj przed nami wyzwanie, ponieważ ostatnio mówiliśmy o generatorach liczb losowych i mówiliśmy o generowaniu losowych stringów, a jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o destruktorach i trudno było pokazać destruktor, ponieważ garbage collector, który sprząta po konstruktorach, czyli ten nasz śmieciarz, który wyrzuca obiekty, do których nie ma żadnych odniesień, działa dopiero, kiedy zbierze mu się troszeczkę tych śmieci, kiedy wygenerujemy trochę tych pustych obiektów i one przekroczą pewną wartość. Więc postanowiłem dzisiaj, że zmierzymy się z takim wyzwaniem i spróbujemy zmusić garbage collector do tego, aby posprzątał te obiekty, które nam się gdzieś tam zgromadzą. Na początek skorzystamy z klas, które już wcześniej były, i na przykład klasa z destruktorami. Mamy taką tutaj klasę z destruktorami, czyli mamy klasę z konstruktorem i z destruktorem i możemy zrobić, że object jest created i object destructed. I teraz to, co musimy zrobić, to za każdym razem, kiedy tworzymy sobie taki obiekt, to my stworzymy, żeby ten obiekt miał jakieś property. OK. I za każdym razem, kiedy tworzymy ten obiekt, to na początku te property zrobimy tak: random string generator, generate string, i damy mu, żeby on tu załadował 10 tysięcy losowo wybranych znaków do tego tutaj name. I zróbmy sobie w ten sposób, czyli zróbmy sobie pętlę for, która będzie nam szła 100 razy i będziemy za każdym razem w tej pętli tworzyli sobie jakiś obiekt tej klasy z destruktorem, new class with destructor, i zobaczmy, co się będzie działo w naszej aplikacji, kiedy 100 razy spróbujemy utworzyć obiekt, ale za każdym razem w pierwszym obiekcie, może sobie podejrzymy to, console write line object name, zatrzymamy się tu w debugerze i zobaczymy, a potem już po prostu puścimy go i zobaczymy, czy zadziała nam destruktor, czyli uruchamiamy i mamy obiekt, i jak widzimy, nasz property name zawiera po prostu 10 tysięcy losowo wygenerowanych znaczków. Taki obiekt już troszeczkę waży. Tu już widzimy w konsoli, że obiekt jest stworzony. Przechodzimy sobie kolejne linijki, tworzymy kolejny i znowu kolejny jest stworzony. To teraz zrobimy tak, że nie będziemy tego wyświetlali, zatrzymamy tę aplikację i teraz po prostu puścimy to dla tej całej setki i zobaczymy, jak zachowają nam się destruktory. No i jak najbardziej już widzimy, że po trzech obiektach, kiedy stworzyliśmy trzy obiekty, one w zasadzie są tworzone, one są w każdej pętli, ten obiekt jest tworzony i w każdej pętli on jakby traci ten uchwyt. Ta referencja do tego obiektu, ona ginie wraz z tą klamrą, czyli za każdym razem, jak robimy pętlę, to ten obiekt pozostaje jak śmieć w pamięci i garbage collector musi go sprzątnąć. Także zobaczyliśmy, że już po trzech takich obiektach, czwarty obiekt, zanim się utworzył, to już destruktor usuwa, czyli destruktor już cały czas w ciągły sposób zaczynam tu pracować i już cały czas usuwa nam te elementy. Czyli tak, także widzimy, że wystarczy tylko zmusić garbage collector przez to, że te obiekty nie są małe, bo takie puste obiekty, pusta klasa, która nic nie zawiera, jest za mała, żeby garbage collector po prostu, on ma jakiś tam limit, który musi zostać przekroczony i wtedy dopiero zacznie działać. Także to jest takie ważne zadanie, takie ważne wyzwanie, żeby zobaczyć, że ten garbage collector działa. Że to nie jest tak, że my tutaj przechodzimy i ona w sumie, ten konstruktor nie działa. To, co było ważne, to, że ten destruktor, który tutaj mamy, trzeba pamiętać, że on jest niedeterministycznie wywoływany. To znaczy nie wtedy, kiedy mijamy tą klamrę, tylko wtedy, kiedy garbage collectorowi się zachce usunąć obiekt. I wtedy on zostanie usunięty i wtedy mamy możliwość w jakiś sposób bycia poinformowani o tym, że taki obiekt został usunięty. Na przykład możemy to logować, możemy gdzieś w jakichś logach, w jakimś pliku logować, że takie obiekty zostały usunięte z pamięci. Wtedy możemy obserwować, jak obiekty powstają, jak długo żyją i kiedy są usuwane, i kiedy mamy jakieś systemy, gdzie te obciążanie pamięci ma znaczenie, możemy po prostu obserwować, monitorować sobie potem, jak aplikacja działa, jakiś system na przykład transferuje jakieś dane. Możemy sobie obserwować, jak jakieś takie duże obiekty, duże klasy na przykład, jak długo żyją, jak długo leżą w pamięci, czy to nam jakoś przeszkadza, czy nie. Możemy coś potem optymalizować. W każdym razie tak właśnie zmusiliśmy garbage collector, żeby zadziałał. I jeszcze pokażę taką ciekawostkę, ponieważ garbage collectorem możemy sterować, aczkolwiek dobry garbage collector to taki garbage collector, którym nie sterujemy i którego nie dotykamy, ponieważ jego działanie powinno z założenia być działaniem automatycznym. Ale oczywiście mamy taką możliwość, żeby do niego sięgnąć. Możemy zrobić GC, to jest garbage collector, i możemy wymusić na nim collect, czyli posprzątaj śmieci. I w tym momencie
On zadziała tak, za pierwszym wejściem do tej pętli, on nie zadziała, ponieważ w tym momencie, kiedy dojdziemy do tej linijki, ten obiekt istnieje. Potem przejdziemy do drugiej pętli i już będziemy, stworzymy nowy obiekt, czyli na początku stworzymy dwa obiekty, znaczy jeden już będzie wisiał jako śmieć, a drugi zostanie utworzony i dopiero sprzątanie tak naprawdę będzie funkcjonowało od drugiej iteracji, czyli bo w pierwszej iteracji po prostu ten obiekt żyje, on tu istnieje, aż do tego miejsca, czyli zawsze sprzątamy jakby po poprzedniej pętli, czyli na początku stworzy się obiekt, potem drugi i wtedy już ten pierwszy będzie czekał na sprzątnięcie, także uruchommy to i zobaczymy. Dobrze. I teraz widzimy, że pierwszy obiekt został utworzony, nie mógł zostać usunięty, ponieważ jeszcze go trzymała go referencja. Weszliśmy do drugiej pętli, drugi obiekt został utworzony, ale od razu drugie wywołanie collect usunęło ten poprzedni obiekt. Wtedy weszliśmy następny raz i następne collect usunęło ten poprzedni obiekt, czyli za każdym wejściem do pętli poprzedni element jest usuwany i dzieje się to w zasadzie od razu, po każdej pętli sprzątamy pamięć. W ten sposób możemy posprzątać po garbage kolektorze, a nawet możemy poprosić go, aby poczekał, możemy zrobić for pending finalizers, jeśli coś jest skończone, jeśli są jakieś zbierane elementy, sprzątane przez garbage collector, możemy w tym momencie jakby zatrzymać się w tym miejscu i czekać, aż on to zrobi, kiedy zależy nam, żeby, wyobraźmy sobie, że mamy obiekty, które są bardzo, bardzo duże, na przykład można w pamięci umieścić takie tylko 2 albo 3, no i wtedy musimy tak robić, że program będzie działał tylko wtedy, kiedy może, bo inaczej będziemy dostawali błędy pamięci, czyli będziemy próbowali stworzyć jakiś obiekt, a nie będzie już w nim pamięci i rzadko mamy z takim czymś do czynienia, no ale zdarzają się takie rzeczy, gdzie musimy ręcznie wymusić na garbage kolektorze działanie, ponieważ kończy nam się pamięć, zwłaszcza w bardzo dużej ilości danych, które przetwarzamy. Wtedy nie chcemy czekać. Aczkolwiek standardowo dla 99,99% przypadków nie dotykamy nigdy bezpośrednio garbage kolektora. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, jak on działa i że w których sytuacjach on funkcjonuje i że jest taki mechanizm w nowoczesnych językach programowania. On zarówno jest w Javie, jak w C-Sharpie i po prostu sprząta wszystkie zmienne, do których, kiedy wychodzimy poza pewien obszar kodu, gdzie już ta zmienna przestanie istnieć, to taki obiekt, on sobie wtedy gdzieś tam wisi i nic do niego nie sięga. Jeśli stworzylibyśmy tutaj wyżej zmienną, jakiś obiekt, który gdzieś tam jakąś właściwością się trzymałby referencję tego obiektu, no to wtedy garbage collector by go nigdy nie usunął, ponieważ coś gdzieś w innym miejscu aplikacji wskazuje cały czas, bez przerwy, że na ten właśnie obiekt i wtedy garbage collector go nie usuwa. Dzięki, że obejrzałeś wyzwanie do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.